Szczęść Boże, Tomasz Burza, rozpoczynamy informację dnia. Od kilku dni oczy całego świata zwrócone są na Belgię. Zagraniczne media spekulują na temat przyczyn przeprowadzonego zamachu terrorystycznego, a śledczy ustalają nowe fakty. Niepokoi też fakt, że dżihadyści na każdym kroku udowadniają, że mogą uderzyć w każdym miejscu na świecie. Spokojna dotychczas Europa na własnej skórze odczuła gniew terrorystów. Na ustach wszystkich znowu pojawiła się słynna belgijska dzielnica, baza dżihadystów w sercu Europy. To właśnie tam mieszkał odpowiedzialny za ataki w Paryżu Salah Abdeslam i wielu innych groźnych terrorystów. Coraz częściej słyszymy o zakazanych strefach w Europie, czyli o produkcie ubocznym prowadzonej tzw. polityki wielokulturowości. Z tym problemem zmaga się m.in. Francja, Belgia, Holandia i Niemcy. Muzułmanie pozostają tam grupą odrębną, która wprowadza w życie swoje antydemokratyczne prawa. Jest to zderzenie kultur. Może się też posługiwać nomenklaturą, że jest to zderzenie cywilizacji, z tym, że zwycięsko wychodzi w tym momencie cywilizacja arabska, czy też kultura szeroko pojęta, oparta na wierze i ideologii muzułmańskiej. Z tego powodu, że współczesna Europa tak naprawdę poza socjałem nie ma nic do zaoferowania muzułmanom, nie ma nic znaczącego, co skłoniłoby ich do asymilacji. Socjolog zwraca uwagę, że muzułmanie czują się w Europie jak u siebie w domu, z tą różnicą, że nie chcą się asymilować. A to przecież oni są gośćmi na naszej ziemi i powinni mieć na względzie budowanie dobrych relacji międzykulturowych. Jednak nie taki jest cel. W zamierzeniu chodzi o utworzenie autonomicznych enklaw rządzonych zgodnie z islamskim prawem szariatu. Problem enklaw muzułmańskich w Europie, w różnych krajach to nie jest tylko kwestia Belgii, o której ostatnio jest głośno, ale krajów skandynawskich, Niemiec czy Francji, to nie jest problem, który powstał dzisiaj. Pamiętajmy, że od wielu już lat przeprowadzano w Europie, na ciele wielu państw, eksperymenty z państwem wielokulturowym, z państwem o charakterze czysto laickim. Najnowszy bilans eksplozji w Brukseli mówi o 34 ofiarach śmiertelnych i ponad 200 rannych. Wśród poszkodowanych jest także troje Polaków. Unia Europejska przyspieszy wymianę informacji między służbami w walce z terroryzmem, wdroży system wymiany danych pasażerów lotniczych i zacieśni współpracę z dostawcami usług telekomunikacyjnych. Takie deklaracje zostały przyjęte na wczorajszym spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli. Spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli to odpowiedź na wtorkowe zamachy w Belgii. W przyjętym wspólnym oświadczeniu potwierdzono m.in., że w kwietniu powinna zostać przyjęta dyrektywa o systemie wymiany danych pasażerów. Ma ono nakładać na przewoźników lotniczych obowiązek przekazywania władzom państw Unii dane dotyczące pasażerów wjeżdżających na terytorium Unii Europejskiej lub je opuszczających. Przepisy czekają na ostateczne zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak poinformował, że zgłosił pełną gotowość Polski do uczestniczenia w procesie wymiany informacji. Cały świat jest poruszony ostatnimi zamachami terrorystycznymi w Brukseli. W obawie przed kolejnymi atakami, którymi grozi tzw. państwo islamskie, władze wielu europejskich krajów zaostrzyły środki bezpieczeństwa. Okazuje się, że na akty terroru najbardziej narażona jest Francja. Wczoraj tamtejszym władzom udało się udaremnić zamach na ostatnim etapie jego przygotowań. Francja od kilku miesięcy stoi w obliczu ekstremalnie wysokiego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Ma to związek z listopadowym zamachem w Paryżu, którego dopuścili się dżihadyści z tzw. państwa islamskiego. Nie bez przyczyny tuż po atakach na Brukselę prezydent Francji rozmieścił około 1600 policjantów w całym kraju. Wczoraj na przedmieściach Paryża aresztowano mężczyznę, obywatela Francji podejrzanego o przygotowywanie ataku i przynależność do siatki terrorystycznej.
terrorystycznej, planującej uderzenie we Francji. Według policji mężczyzna był powiązany z dżihadystami. Ta operacja powiodła się dzięki akcji prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co pozwoliło nam udaremnić planowany atak we Francji, który był już w zaawansowanym stadium. Zatrzymany mężczyzna posiadający obywatelstwo francuskie jest podejrzany o udział w tym projekcie. Na razie nie wiadomo, czy sprawa ma jakikolwiek związek z zamachami w Brukseli. Na tym etapie śledztwa nie ma konkretnych dowodów na powiązanie ataków w Paryżu czy w Brukseli. Trwa dochodzenie. Śledczy będą chcieli ustalić charakter tej działalności przestępczej oraz jego ewentualnych współpracowników. Dwa dni po krwawych zamachach w Brukseli belgijska policja przeprowadziła w stolicy kolejne operacje antyterrorystyczne. Aresztowano 6 podejrzanych. Na razie nie wiadomo nic na temat ich tożsamości. Nowe kompetencje ABW i ministra spraw wewnętrznych oraz wyposażenie służb w prawne narzędzia do zwalczania terroryzmu to najważniejsze założenia ustawy antyterrorystycznej, która w kwietniu trafi pod obrady rządu. Projekt ustawy przede wszystkim zakłada lepszą koordynację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Generalny podział odpowiedzialności można przedstawić w ten sposób. Za zapobieganie aktom terrorystycznym odpowiedzialna jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast za reagowanie służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Przepisy są bardzo precyzyjne, bardzo jasne. Te przepisy gwarantują zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Podkreślał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Szczegółowe założenia projektu przedstawił minister Mariusz Kamiński, odpowiedzialny za służby specjalne. Ten projekt zawiera cały szereg konkretnych rozwiązań prawnych, które umożliwią naszym służbom nie tylko skuteczne i zdecydowane działanie, ale również szybkie działanie. Sami Państwo widzicie, co się dzieje we współczesnym świecie, jak realne jest zagrożenie terrorystyczne, jak dotyka ono zwykłych ludzi, niezależnie od ich statusu społecznego, niezależnie od ich poglądów politycznych. Celem terrorystów w tej chwili jest zwykły człowiek przechodzący na ulicy i musimy wyciągnąć z tego jak najdalej idące konsekwencje. Państwo polskie nie może być i nie będzie bezradne wobec zagrożenia, jakie niesie ze sobą terroryzm. Wzmocnione zostanie Centrum Antyterrorystyczne, które będzie miało natychmiastowy dostęp do wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa baz danych. Osoby podejrzewane o terroryzm szef ABW za zgodą sądu będzie mógł zatrzymać na 2 tygodnie. Możliwe będzie także odwołanie imprez masowych przez ministra spraw wewnętrznych, o ile premier uzna, że zagrożenie terrorystyczne się nasila. Szef ABW będzie mógł także podjąć samodzielnie decyzję o zastosowaniu technik operacyjnych, głównie podsłuchu wobec cudzoziemców podejrzewanych o terroryzm. Z kolei szef MSWiA takie osoby będzie usuwał z Polski. Projekt ustawy antyterrorystycznej zakłada także obowiązek wylegitymowania się podczas zakupu kart prepaidowych do telefonów. Ustawa jest potrzebna, ale rygorystyczna i powinna mieć określony czas obowiązywania, mówią posłowie opozycji. Ja bym bardzo oczekiwał i mam nadzieję, że tak się stanie, że tego typu nadzwyczajna ustawa będzie obowiązywała tylko przez jakiś czas, z możliwością przedłużenia na czas dłuższy, kolejny, jeśli będzie taka potrzeba. Natomiast nie chciałbym, nie wyobrażam sobie, aby taka ustawa weszła na stałe do polskiego porządku prawnego. Trudno jest jednak dziś określić, jak długo takie regulacje będą potrzebne. W tej chwili sytuacja jest wyjątkowo niestabilna. Mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem i jak ten kryzys dalej będzie przebiegał, trudno w tej chwili przewidzieć. Natomiast niewątpliwie państwo polskie powinno mieć środki adekwatne do sytuacji, aby nasze służby mogły działać. Dlatego nowe przepisy mogą uzyskać w Sejmie ponadpartyjne poparcie. Nie da się stworzyć ustawy, która ma nam zapewnić bezpieczeństwo, bez pewnych ograniczeń. Kraje Europy Zachodniej boleśnie przekonały się o tym, że nieskrępowana polityka imigracyjna, której nie uzupełniają skuteczne procedury bezpieczeństwa, to ziemia obiecana dla terrorystów. Europa jest środowiskiem otwartym, gdzie nie występują kontrole, występuje swobodny przepływ ludzi i z tego powodu czasami trafiają się ludzie, którzy niekoniecznie przychodzą do Europy w celach pokojowych, nie mając instrumentów, które skutecznie chronią obywateli przed zagrożeniami, jesteśmy bezbronni.
Wielki Piątek wspominamy moment sądu, męki i śmierci Pana Jezusa. Dziś oddajemy szczególną cześć Krzyżowi Świętemu. Odprawiamy drogi krzyżowe, wieczorem natomiast zgromadzimy się na liturgii męki pańskiej. Obrzędy trwającego Triduum Paschalnego mają nam pomóc lepiej zrozumieć tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Jest to czas dany nam przez Boga. Stanowi on dla nas Jego szczególną łaskę, bowiem to wszystko, co przez te święte dni będziemy przeżywać, jest zwieńczeniem życia Jezusa Chrystusa i tego wszystkiego, co określa istotę naszego chrześcijańskiego życia. Starajmy się zatem te dni przeżyć w skupieniu i refleksji nad tym, co stanowi ich treść. Do takiej postawy zaprasza nas liturgia słowa tego okresu, kiedy kieruje do nas zachętę. Krótsze niech będą rozmowy, skromniejsze nasze posiłki i więcej czuwania nad sobą. To szczególnie ważne we współczesnym świecie. Choć świat, jak zawsze w takich chwilach, woła nas mocno do siebie i mówi, że tyle jeszcze trzeba zrobić, aby udały się święta, to bądźmy czujni, aby ten czas nie uciekł nam między palcami. Dziś Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Sprawowana liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia Krzyża Świętego. Wielki Piątek to dzień najgłębszej żałoby i jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii. Zamiast niej jest liturgia, której centrum stanowi adoracja Krzyża. Ostatnią częścią uroczystości wielkopiątkowych jest procesja z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego, gdzie rozpoczyna się adoracja. Dziś obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Trzy posiłki w ciągu dnia, jeden tylko do syta. Oczywiście wiek też tutaj odgrywa rolę, nie, i młodsi, i całkiem starsi nie muszą wypełniać tego postu. Natomiast sobota jest takim dniem postu tradycyjnego. To znaczy właśnie, chcemy jeszcze to oczekiwanie podkreślić. W tym wydaniu to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne w samo południe. Zapraszam. Wioletta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozy pogody. W kraju czeka nas pogoda w kratkę. Na wschodzie będzie pogodnie, na zachodzie pochmurno. Z kolei na północy i południu dużo chmur z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu spodziewane są na zachodzie, a także w centrum kraju. Sytuacja nieco się zmieni dopiero po południu. W całym kraju będzie pochmurno, a na Pomorzu i zachodzie spadnie deszcz. Na termometrach maksymalnie od 7 stopni na Podlasiu, około 9 w Warszawie, do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Ciśnienie pójdzie dziś w górę, a warszawskie barometry powinny wskazać 1013 hektopaskali. I na koniec zapraszam Państwa na przegląd regionów.